Cześć kochani, witamy Was serdecznie, Kamil Skóra. Witam serdecznie, Roman Szewczyk. Chcieliśmy Wam pokazać dzisiaj z Bobrowej Doliny, jak wygląda taka prosta czynność, jak wypalanie węgla aktywnego, dzięki czemu możemy sobie wpływać na nasze zdrowie w prosty sposób. Zobaczycie, ile za tym kryje się pozytywnych, dobrych czynników, które wpływają na nasze zdrowie. Roman Wam opowie, a ja oczywiście też będę starał się tutaj Wam uzupełnić, jak ta wiedza może się przełożyć na Wasze samopoczucie i na Wasz stan zdrowia lub chorobę, którą się zmagacie, bo oczywiście węgiel aktywny, Roman, jak wiemy, świetnie wpływa na nasz stan zdrowia. Powiedz nam troszeczkę o tym węglu aktywnym, z czego to robisz i jak to wpływa na nasze zdrowie. Chciałbym polecić wszystkim węgiel aktywny robiony z kory brzozy. Zbieramy korę brzozy, taką z odziomka, jest bardzo gruba, w bardzo grubych kawałkach, jest dobrze wysuszona. Rąbiemy sobie na takie wielkości dłoni kawałeczki, trochę większe, bardzo grube. Takie stare brzozy, najlepiej zbierać korę na zręba, gdzie zostały kilka lat wcześniej wycięte takie duże brzozy, wtedy ta kora jest naprawdę bardzo gruba. Brzoza jest bardzo nietrwałym drewnem, jeżeli pozostaje wilgoci, więc ten pieniek bardzo szybko gnije i pozostaje tylko taki kołnierz z tej kory brzozy. Tej kory brzozy nie biorą żadne ani pleśnie, ani żadne po prostu korniki, także tego nic, żadne stworzenie z natury nie zjada, ponieważ kora brzozy zawiera bardzo ciekawe substancje. Między innymi dziegieć brzozowy, o którym już rozmawialiśmy wcześniej. Węgiel przygotowujemy w bardzo prosty sposób. Przygotowujemy sobie kominek, czyścimy palenisko, pozostawiamy trochę żaru, tą korę wrzucamy do paleniska, no i ta kora się pali. W chwili, gdy się wypalą wszystkie substancje takie lotne, ta kora robi się czerwona, wtedy bierzemy taką korę na szufelkę i wkładamy na przykład do brytwanny lub innego naczynia z pokrywką, aby odciąć dostęp tlenu. I bardzo szybko ta kora po prostu gaśnie i mamy w garku piękny węgiel z kory brzozy. Dlaczego kory brzozy? Na pewno oprócz właściwości zwykłego węgla pozostają w korze brzozy substancje, których nie posiada żadne inne drewno. Dlaczego węgiel aktywny? Węgiel aktywny następnie mielimy, przygotowujemy sobie proszek. Najlepiej go przygotować z miodem, ponieważ zmielony jest bardzo taki brudzący i, no i przy mieleniu też wszystko czarne dookoła. I tak przygotowany węgiel aktywny z kory brzozy, zmielony, mieszamy sobie z miodem. Robię osobiście dwa rodzaje tego węgla. I jeden rodzaj to jest z czosnkiem suszonym, mielonym, wymieszany z węglem. I taka mieszanka sprawdza się w bardzo wielu sytuacjach. Na przykład zwykła grypa, przeziębienie. Zażywamy sobie pół łyżeczki co 3-4 godziny. I choroba mija, no góra, półtory, maksymalnie 2 dni. Wracamy do zdrowia. Drugi taki zestaw węgla drzewnego jest z pączkami topoli. Pączki topoli to jest jeden z najsilniejszych naturalnych antybiotyków. Jeżeli zjadamy ten węgiel, oprócz wirusów, bakterii, wyłapuje z organizmu wszelkiego rodzaju chemię, która pozostaje w dzisiejszych czasach. W naszych pokarmach tej chemii jest bardzo dużo. Wyłapuje całą chemię, przechodząc przez jelito cienkie z kosmków, przez które jest wchłaniany pokarm do krwi, wyłapuje nawet z krwi jakieś substancje chemiczne. Średnio taką kurację sobie robimy, że dwa razy dziennie pół łyżeczki przez okres około 10 dni, ponieważ węgiel aktywny oprócz złych rzeczy wyłapuje też wiele metali, pierwiastku, które są no, korzystne dla organizmu i potrzebne. Także przedłużanie takiej kuracji jest niewskazane. Inną ciekawostką, na Syberii węgiel drzewny, taki sproszkowany, jest wykorzystywany do gojenia trudno gojących się ran. Zasypanie takiej rany węglem
Działa wręcz natychmiastowo. Są usuwane z rany wszystkie substancje, wszystkie wirusy, bakterie jakieś, które tam powodują po prostu podrażnienie tej rany i nie dopuszczają do zagojenia. I rana praktycznie po 2-3 dniach robi się taki czarny strób, jest zagojona. Z węgla drzewnego można robić też inne produkty. Kiedyś też zrobiłem taką mieszankę ziołową, taką zasypkę na taką bardzo taką smutną ranę, bo taka bardzo już starsza pani miała raka piersi, została wypisana ze szpitala, bo już szpital nie był w stanie jej pomóc. I że jej córka była naszą znajomą, przyjechała kiedyś w odwiedziny, ponieważ matka tam niedaleko od nas mieszkała na wsi. No i tak zaczęli tam opowiadała żonie, że była u mamy, że to, że ten, że taką ranę ma, że to się nie goi, nic nie pomaga. No i zaproponowałam właśnie, że zrobię taką mieszankę ziołową. Było to w 50% węgiel z kory brzozy, mielony na pył. Do tego były zioła takie jak jeżówka, takie przeciwzapalne, które mają takie, po prostu, także jest ich tam w sumie kilka, że jeżówka, można szantę dodać, można dodać tam jeszcze kilka innych ziół. I w tych po sproszkowaniu, wymieszaniu i zasypaniu takiej rany, wiadomo, rak piersi to jest po prostu gnije ciało, nic nie pomagało. Po zasypaniu tą zasypką pierwsze przestało boleć. Po kilku dniach całe takie zaczerwienienie, ten stan zapalny wokół tej rany zginął, skóra się zrobiła różowa, wyblakło, z rany przestało się sączyć, taka błonka się zrobiła. No niestety tego już nie da się takiego wyleczyć, chociaż rak jest odwracalny praktycznie w każdym stadium. Niemniej jednak, później jak żona pojechała zawieźć tam trochę jeszcze tego proszku, ta starsza pani tak żonę przytuliła i podziękowała i powiedziała, że najważniejsze, że przestało boleć, bo już nawet morfina nie pomagała. Także polecam wszystkim ten węgiel drzewny. Powinien być na co dzień w każdym domu. Powszechnie jest znany węgiel drzewny z apteki. Kiedyś też można było kupić w aptece węgiel drzewny właśnie z czosnkiem, no ale chyba dzisiaj to już zostało wycofane, że jedynie ten węgiel aktywny. No na pewno, jeżeli sobie zrobimy sami taki węgiel aktywny, jego moc jest wielokrotnie lepsza niż ten z apteki. Także polecam gorąco. Naprawdę warto to sobie zrobić, bardzo prosto. Możemy ten węgiel spalić na grylu, znaczy tą korę brzozy, czy na grylu, czy możemy to spalić też w ognisku. Także przygotowanie jest bardzo proste. No z mieleniem trochę bałaganu, ale polecam. Jeżeli ktoś, czy spotykam się w praktyce gabinetowej, że często osoby nie pracują z węglem aktywnym. Jeżeli jadą do apteki, to mają dostępne tabletki. Tam w tabletce jest około 0,5 grama, nawet nie mniej, prawda? Te tabletki są, pasuje je rozkruszyć, rozpuścić w wodzie. A taka dawka mi się wydaje przy chorobie, przy grypie, która wymaga takiego zastosowania, to jest taka minimum łyżeczka. Takie 4 do gramy, 3 gramy, żeby tak co 2-3 godziny powtórzyć sobie ten proces. I te 4-5 razy powtórzymy co 3-4 godziny, aż do wystąpienia objawów, które zostawimy w toalecie, tej powtórzymy jeszcze 2 razy i choroba często znika. Ale zwróćmy uwagę, że jeszcze kora brzozy jest tym tak naprawdę składnikiem potęgującym i ta wiedza osiągania tych rezultatów przez ziołolecznictwo, którym się spotykamy, z którym pracujemy, Roman tak samo ma cudowne efekty, jeżeli chodzą tutaj osoby, klienci, którzy spotykają się naprawdę z niecodziennymi problemami, a zdarzają się przy sytuacji, że jak ręką odjął od jednego punktu, dobierasz mieszankę, dobierasz odpowiednią maść i świetnie to wpływa. Nawet ta maść dziegciowa, którą mi dałeś, czy ten olej taki delikatny właśnie z tej kory brzozy, świetnie powlekający na gardło. No często też mówisz spotkać niełatwo oryginał. Trzeba mieć na ten temat wiedzę i pomagać trzeba ludziom zdrowym rozsądkiem, bo słuchajmy, wiele osób tak samo się boryka, szuka, naczyta się coś w internecie. Wiele osób trafia w dziesiątkę, a wiele tak naprawdę nie wie, jak odnaleźć się. Więc czasami lepiej jest, słuchajcie, zadzwonić, mi się wydaje,
do osoby, która ma z tym temat większe doświadczenie, pracuje z tym na co dzień, powiecie, jakie są objawy i nie tracicie czasu, tylko musicie działać od razu, a później możecie próbować samemu robić. No ja wiem, ile kosztuje pracy zrobienie sobie węgla aktywnego. Wystarczyło mi wziąć, Roman, worek kilogramowy węgla aktywnego, który kupiłem w domu. Gdziekolwiek się nie dotknąłeś, wszystko było brudne. Wszystko czarne. Wszystko tak, czarne, jest, tak więc nie wiem, czy Wam się opłaca. To jest jedyny minus tej czy Wam się opłaca w ogóle nawet chcieć pracować i tracić czas na to. Ale to, kto przepracuje, to jest jego, prawda? To jest jego wiedza, jego doświadczenie. Zwróćmy uwagę, że no pora roku, tak samo teraz już zaczyna się na zbieranie ziół. No tutaj pełno, w zeszłym roku, jak już przyjechaliśmy, tu miałeś pełno skrzyń po sam sufit suszonych ziół, które mogły teraz zaowocować, mogły zrobić sobie preparaty, mieszanki gotowe na ten temat i mieszać je, prawda? Bo to przecież za każdym razem umówmy się, że tworzysz coś innego. Albo masz sprawdzone receptury, albo czasami tworzysz coś, bo tak czujesz, że skąd to się bierze? Mam takie właśnie, że przychodzi taka inicjatywa i nagle dowiadujesz się, że musisz zrobić coś nowego. To znaczy tutaj przy tym przygotowywaniu ziół to najlepiej, jeżeli się przygotowuje tak zwane zioła dedykowane. Już przez te kilka lat zacząłem sobie spisywać te swoje receptury, ale przy przygotowywaniu ziół dla jakichś już takich konkretnych, dedykowanych osób, to często jest takie, po prostu przychodzą takie jakby myśli, takie informacje, że tam sobie te składniki zbieram, tak patrzę na regał i mi tak w oczy wpada jakieś zioło, które należy dodać do tej mieszanki. I zawsze taka myśl jest najlepsza. Nie wolno później polemizować, czy dobre, czy niedobre. Jeżeli nam przychodzi do głowy, możemy dodać to zioło. I myślę, że w większości przypadków to zioło zawsze jest wzmocnione tą intencją, że ono ma pomóc tej właśnie dedykowanej osobie. I działanie takiego zioła, takiej mieszanki jest naprawdę wyjątkowe. I no, nie można porównywać tego z żadnymi preparatami takimi aptecznymi, bo w tych ziołach, które przygotowujemy na tak, można powiedzieć, na zamówienie, to już jest tak zwana intencja dedykowana dla danej osoby. Także zioła, można powiedzieć, jak cała natura, jak wszystko, ma swoją inteligencję. Także to wszystko, możemy w to wierzyć lub nie, wystarczy się rozejrzeć i popatrzeć na przyrodę. No, jest niesamowita. I zachowanie na każdym kroku pokazuje, że to wszystko ma swoją inteligencję, że w zależności, czy pokazuje nam zmiany pogody, czy na przykład jak przesadziłem świerki, takie czterometrowe, to pierwsze, co się pojawiło na tych świerkach, były kwiaty. I właśnie spotkałem się też z taką panią, która prowadzi szkółkę. No i tak staliśmy koło tego świerka i tak mówię, ciekawa sprawa, że ten świerk, dopiero go posadziłem, a on już ma tyle kwiatów, później miał mnóstwo szyszek. Mówię, czym to jest spowodowane? A pani od razu pytanie, czy przesadzał go pan? Ja mówię, oczywiście, świerk się wystraszył, że umrze, chciał wydać potomstwo. Po 3 latach, jak już się ukorzenił, zadomowił, to pojawiały się tylko pojedyncze szyszeczki na drzewie. Także na każdym kroku, na każdej roślinie, jeżeli tak potrafimy obserwować, mamy czas, warto popatrzeć, bardzo wiele nam powie przyroda. No, zwróćmy uwagę, że nie jest to łatwe czasami obserwowanie, trzeba mieć na to czas, trzeba mieć do tego warunki, miejsce, wiedzę, przede wszystkim wiedzę, bo to są lata doświadczeń, przeczytanych książek, eksperymentów też, no bo nie ukrywajmy, jak i ty, tak i ja, tak samo lubimy eksperymentować najpierw na sobie, sprawdzić działanie tego zioła, czy tego czegoś, co stworzyliśmy, a później dopiero się to idziesz i z tym dzielisz. Nie sprzedajemy bubli, nie ofiarowujemy osobom, bo jesteśmy tego pewni. I to jest mi się wydaje dobre. Dzisiaj nawet śmialiśmy się, że nie szukać leków w aptece, u leczenia u lekarza i takich rzeczy. Samemu możemy być świetnym lekarzem dla siebie, sami możemy być też rewelacyjną apteką. Kłania się tylko właśnie czas, wiedza, no i doświadczenie, no bo trzeba próbować. Tym bardziej, że zioła zawsze przychodzą do chorego. Wystarczy patrzeć pod nogi, zobaczymy dziwne rośliny. Jeżeli nie interesowaliśmy się ziołami, na pewno
Będą to dziwne rośliny, których nie znamy. Wystarczy zrobić zdjęcie. Są aplikacje, które pomagają w rozpoznaniu rośliny. I wtedy zbieramy takie roślinki, które nam wchodzą pod nogi. Wracamy do domu, identyfikujemy zioło. I wtedy dowiadujemy się od Matki Natury, co nam tak naprawdę dolega. Że te diagnozy takie wszystkie medyczne, jeżeli zaczniecie się zagłębiać po prostu w działanie ziół, polecam oczywiście opracowania doktora Różańskiego, absolutny autorytet w dziedzinie ziół. I w każdej jego opracowaniu, każdego zioła jest podane według medycyny akademickiej, zioło powinno działać na to, ale w medycynie ludowej było używane na to. I bardzo często to zastosowanie medycyny akademickiej mija się z zastosowaniem medycyny ludowej. To prawda, bo przecież dawniej wszyscy wiedzieli, jak z intencją rosło coś i jak wykorzystywać, nawet niecodziennym. Nawet sałatki, które jedliśmy na obiedzie, czy pieczenie, czy jabłecznik, czy ciasto były też z dodatkiem ziół. I też rewelacyjnie. Nawet opowiadałeś historię, chyba był bardzo interesujący temat dziegieć. Dziegieć, tak. Dziegieć to jest na takie, dziegieć, można powiedzieć... Dziegieć jeszcze, ale rdestowiec. Rdestowiec japoński, rdestowiec sakaliński. To jest ciekawa roślina. Taka ciekawostka. Tutaj jesteśmy na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przed wojną były to tereny należące do Niemców. I co ciekawe, Niemcy w każdej miejscowości mieli kępę tego rdestowca japońskiego lub sachalińskiego. W naszej wsi, w centrum wsi, blisko krzyża nad rzeką, rośnie kępa. Przez 80 lat, powiedzmy, jak tego mogło być, nie wiadomo jak dużo, ale w dzisiejszych czasach to może jest tak 20 na 10 metrów. Nikt tego nie tępił, czyli nie bardzo tak jest, no, chętna do inwazji, że nie jest tak inwazyjna. Niemniej jednak zrobiono z niej roślinę inwazyjną. Jeśli chodzi o działanie, jest to chyba jedno z najciekawszych ziół, jakie rośnie u nas w kraju. Leczy praktycznie wszystkie dolegliwości. Bardzo silnie osłabia autoagresję autoimmunologiczną w dzisiejszych czasach przy tych wszystkich chorobach takich autoimmunologicznych jest bardzo przydatne. Nazwane jest ziołem długowieczności, więc nazwa mówi sama za siebie. Co ciekawe jeszcze dodam, właśnie oprócz tych właściwości leczniczych, jest to roślina teraz wiosną, jak puszcza te pędy. Są to bardzo takie miękkie pędy, które zbieramy i z nich możemy robić przetwory typu musy, soki, kompoty. Na przykład można upiec ciasto typu szarlotka, czy zamiast rabarbaru używamy rdestowca japońskiego. Także jest bardzo, bardzo szeroko. Można sobie tak wykorzystać w domu, uzupełnić spiżarnię. I kompot jest rewelacyjny. I oprócz tych smakowych walorów, no, ma niesamowite właściwości lecznicze. Piliśmy, no, rewelacyjny smak, jeżeli chodzi o zastosowanie. Przesadzanie, roślina inwazyjna. Pamiętasz, mówiłeś, jaka była kara za przesadzanie? Właśnie niedawno został okrzyknięty rdestowiec japoński i sachaliński rośliną inwazyjną i za przesadzanie grozi kara do 1 000 000 zł. Myślę, że wysokość kary już mówi samo za siebie o wartości tej rośliny, także myślę, że już niewiele tutaj można dodać. Roślina jest bardzo taka, powiedzmy, wrażliwa na mróz. Niewielki przymrozek powoduje po prostu zmarznięcie. Teraz był niewielki przymrozek i już te pędy młode, wszystkie czubki po prostu zostały z tego zmrożone. Jeszcze taka ciekawostka. Synowa kończyła tą mikrobiologię we Wrocławiu i jako pracę magisterską robiła badania laboratoryjne wyciągu z korzenia rdestowca japońskiego. Niszczy wszystkie komórki rakowe błyskawicznie. No to już mówię, chyba mówi samo za siebie. Zastosowanie, regulacja, darmowy dostęp. To nie są wygodne rzeczy, jeżeli wiemy w obecnym czasie dostępów do medycyny konwencjonalnej i takich efektów osiągania, bo to są rośliny, które są osiągane za darmo, jak wiemy. No i kłania się wiedza. Wiedza dalej, Roma. Wiedza. Tak, polecam nasze warsztaty zielarskie. Właśnie miałem mówić. Robimy takie warsztaty 4 pory roku, ponieważ zioła możemy zbierać przez okrągły rok.
o każdej porze roku, o każdej porze roku można powiedzieć, że teraz wiosną to codziennie wyrastają nowe roślinki, także możemy chodzić codziennie po zioła i zbierać inne zioła. Teraz mamy już początek maja, także mamy już tak sezon na ciemiernika już za sobą, można powiedzieć, śledzienica też się już prawie kończy, ale już mamy mniszka kwitnącego. Jeśli chodzi teraz o maj, czerwiec, tych ziół jest naprawdę mnóstwo. Tutaj, tak można powiedzieć, zrobiłem taką inwentaryzację w promieniu kilku kilometrów. No to zioła, które po prostu rozpoznałem i znalazłem, jest ich około 300, także no, jest tego naprawdę ogrom. Dużo, naprawdę. No, ja też chodziliśmy, jeździliśmy, widziałem, że trzeba było przejechać autem 200 metrów, zatrzymać się, wejść do lasu, tu rośnie to zioło. Zadaliśmy do auta, kolejne 400 metrów w prawo, tam rośnie to zioło. Ty wiedziałeś dosłownie, w którym miejscu rozłożenia lasu rośnie konkretna odmiana, bo to nie jest tak, że zioło rośnie na całych przestrzeniach, tutaj po łaciach, gdzie są lasy, tylko trzeba znać dokładne miejsce, gdzie to zioło występuje. Ty chodziłeś, czasu spędzałeś też, no i powiem wam, że posiąście takiej wiedzy wraz z praktyką, którą tutaj Roman stosuje, naprawdę warte jest poświęcenia chwilę czasu, uwagi i doszkolenia się, bo później to może zaprocentować dla was, dla waszej rodziny i dla waszych dzieci. Więc warto zasięgnąć wiedzy po to, żeby później mieć to zabezpieczenie takie w domu, tą apteczkę taką podstawową, a nie jeździć bez przyczyny, czy tak powiedziałbym bezmyślnie do apteki, bo już chytamy się, tonący brzydko się chyta, jak to mówią, cokolwiek jest ten kaszel, te 2 tygodnie kaszlu, syrop ziołowy dopiero pomaga, a tabletki nie pomagają. Czy ty miałeś takie sytuacje, czy ja u siebie nawet jak zastosowaliśmy, no to jest rewelacja. No tutaj mówisz o 2 tygodniach, teraz właśnie dzwonił pan nie, kilka dni temu, że ma kaszel od 3 miesięcy, już był u wszystkich możliwych lekarzy, zjadł już tam ileś opakowań antybiotyku i nic nie pomogło. Po zażyciu nawet zdarzyło się tak, że po takim powiedzmy tam miesiąc czy półtora kaszlu zrobiłem taki syrop z tych moich tu rosnących wokół nas ziół. No niektórym to pomogło, jednorazowe zażycie tego syropu, więc magia tych ziół jest nieprawdopodobna. I wiedza, która należy połączyć to wszystko. Działa autentycznie, polecam. Tak jak mówię, Roman robi świetne przetwory, świetne produkty i warte są uwagi, naprawdę. Szkolenia tak samo. Szkolenia też, jeżeli tu robimy warsztaty, to jest taka niewielka część, to jest teoria. Taka większa część warsztatów to jest praktyka, czyli w kamasze, kalosze i na bagna, do lasu. To jest najważniejsze, słuchajcie. Tak jest, jeżeli to zioło weźmiemy do ręki, dotkniemy, pamiętamy już na całe życie. Po zebraniu ziół robimy z tych ziół jakiś hydrolat, robimy też maści, magiczne wręcz, to są receptury z Altaju. Koleżanka prowadzi taki króciutki, też można powiedzieć, taki migawkę też z przygotowywania kremów takiego codziennego użytku. Takim podstawowym to jest ten cold cream, składniki naturalne, wosk pszczeli, olej. No możemy sobie wybrać z któryś, czy z migdałów, czy z jakichś takich bardziej szlachetnych roślin. I hydrolat. I po prostu topimy kąpieli wodnej, ten wosk w oleju, następnie dolewamy hydrolatu, mieszając i powstaje cudowny krem, robiony tak, jak robimy majonez, czyli to nie wymaga żadnych ani umiejętności, ani żadnej aparatury. Każdy może sobie to w domu przygotować. No, z wyjątkiem hydrolatu, do zrobienia hydrolatu jest potrzebny alembik, takie już można powiedzieć magiczne naczynie. Myślę, że wartym tematem byłoby powiedzenie o glicerynie, jak robisz przetwory świetne dla cukrzyków, które nie rezonują, prawda, z trzustką i nie są agresywne. No właśnie taka ciekawostka, którą właśnie chciałbym polecić, to robienie wyciągów ziołowych na bazie gliceryny lub po prostu przygotowywanie tych mieszanek ziołowych zamiast w miodzie w glicerynie. Gliceryna jest obojętna dla cukrzyków. Jest słodka jak miód. Gliceryna jest alkoholem niskoprocentowym, praktycznie bezprocentowym. Jest pochodzenia 100% roślinnego. Czystość gliceryny farmaceutycznej to jest tam bez ułamka 100%, więc produkt jest no, rewelacyjny.
Taki dodatkowy plus gliceryny jest to, że gliceryna nie wysycha. Możemy wlać sobie nawet do otwartego naczynia, zostawić na rok czasu i po roku przychodzimy, ile wlaliśmy, tyle mamy tej gliceryny. Przy robieniu wyciągów z ziół no, trzeba zwracać uwagę tylko na taki drobny szczegół, że gliceryna jest dość gęsta i te zioła po prostu wypływają do góry, więc trzeba od góry talerzykiem, czy są na Allegro takie specjalne takie dekielki z nóżkami, że one dociskają te zioła. To grosze kosztuje, żeby te zioła były zawsze poniżej poziomu gliceryny. No trochę zajęło mi czasu, żeby znaleźć jakieś wytyczne odnośnie spożywania gliceryny. No oczywiście udało mi się dokopać. Bezpieczne spożywanie gliceryny to jest gram na kilogram ciała, więc tej gliceryny naprawdę możemy zjeść dużo. Gliceryna oprócz tych właściwości takich też, że ekstrahujących z tych ziół, ma bardzo taki no, rewelacyjny też taką właściwość konserwowania tych ziół. Bardzo ładnie wyciąga z takich ziół miękkich, typu jakiś niecierpek, glistnik, mniszek. Także fajnie te ekstrakty się robi. I wtedy, co ciekawe, no jeszcze można glicerynę wykorzystywać też do robienia wszelkiego rodzaju maści, kremów i syropów. Działa oprócz tych właściwości ekstrahujących, konserwujących, też poprawia proces trawienia i podnosi odporność człowieka. Bardzo mało się mówi na ten temat, niemniej jednak też jak zajrzymy do tych opracowań pana doktora Różańskiego, znajdziemy tam też wzmiankę na temat właśnie preparatów glicerynowych z ziół. Myślę, że sporo dzisiaj też pokazało nam się materiału i myślę, że zrobimy jeszcze więcej, bo warto się dzielić takimi informacjami. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszamy do komentowania, do obserwowania, a dzisiejszy odcinek dedykujemy korze brzozy. Korze brzozy, w ogóle samej brzozie. To jest chyba jedno z najciekawszych drzew, z którego praktycznie każda część ma właściwości uzdrawiające. Nastawy nawet robiłem na lekkę z liści, wiesz? Tak. Zalałem alkoholem nastawy. Potem jak używałem na skórę... I liście, tak. I liście, i te kwiaty brzozy, i kora brzozy. Na wiosnę znany syrop z brzozy, rewelacyjne na skórę, na włosy, na paznokcie i bardzo, bardzo dobre na usuwanie wszelkiego rodzaju nanerki, usuwanie z drog moczowych, jakichś osadów, kamieni, piasków. Także no, rewelacyjny składnik do wielu, wielu, wielu dolegliwości. Zioła rosną obok nas, myśmy, zastanawiajmy się i działajmy. My Was pozdrawiamy serdecznie z Bobrowej Doliny. Zachęcamy, tak jak mówimy, do udzielania się i zasięgnięcia informacji. Nawet u Romana możecie. Dziękujemy i zapraszamy. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Pa.